Cześć! Dzisiaj chcę wam pokazać, jak doklejam moje tipsy, ponieważ jak wiecie, ja nie noszę żeli, nie noszę hybryd, tylko zawsze noszę właśnie tipsy. Bardzo dużo osób było ciekawych, jak ja to robię, tak więc mam dzisiaj dla was krótki tutorial. Na wstępie jeszcze powiem, że tipsy to nie jest zamiennik żeli, ponieważ paznokcie żelowe są, wiadomo, bardzo trwałe, bardzo, bardzo dużo są w stanie wytrzymać, no i mega długo się trzymają, no nie? A tipsy są krótkotrwałym rozwiązaniem, ponieważ jeśli macie dobrze dobrany klej i dobrze doklejacie tipsy, to po prostu one mogą się wam trzymać około tygodnia, może 10 dni, ale to jeśli macie farta i nie przywalicie w coś ręką. Tak więc tipsy są świetnym rozwiązaniem, kiedy idziecie na imprezę i macie potrzebę, żeby mieć idealne paznokcie przez krótki czas, na przykład właśnie imprezę i potem jeszcze z 5 dni, z 6 dni. I dzięki tipsom możecie bardzo tanio wyszykować swoje paznokcie i będą wyglądały idealnie. Jest to dużo, dużo tańszy koszt niż właśnie żele i wygląda to równie dobrze, tak więc ja uwielbiam to rozwiązanie, ponieważ ono pozwala mi zmieniać wygląd do filmików bardzo często. Jeśli chodzi o tipsy, których używam, to mam dwa typy tipsów w tym momencie, a jeszcze jest trzeci, który używam, ale go teraz nie mam. Po pierwsze są to tipsy z AliExpress, jak widzicie to jest taka bardzo duża paczka tipsów, tutaj jest aż 600 sztuk, no i te 600 sztuk wygląda po prostu tak, że w środku mamy 10 rozmiarów tipsów. I wyjmujecie sobie, znaczy mamy czwórkę, czwórka mi do niczego nie pasuje, ale na przykład wyjmujecie sobie rozmiar trzeci, sprawdzacie, czy pasuje wam do któregoś palca, nie, nie, o, na kciuk jest idealny. No i w ten sposób właśnie wybieracie sobie rozmiar tipsów, to jest bardzo proste. Ogólnie tipsy funkcjonują właśnie w ten sposób, że zawsze macie rozmiary od 0 do 9. 9 to jest najmniejszy rozmiar, a 0 to jest największy. I to jest tak samo we wszystkich tipsach. Drugie tipsy, które używam, to są właśnie te Skillies. Je dostaniecie w Rossmanie i w Tesco, tak więc one są bardzo łatwo dostępne i kosztują coś około 19 albo 25 zł, więc też mega tanio. Dla porównania, tipsy z AliExpress kosztowały mnie 4 dolary za 600 sztuk. Trzecie tipsy, które używam, pochodzą z Primarka, ale Primark jest tylko w Anglii, więc teraz nie mam dostępu do tych tipsów. One kosztują za opakowanie około funta, czyli też są super tanie. Kiedy już wybierzecie dla każdego palca właściwy rozmiar tipsa, to wtedy warto te tipsy pomalować. Ja zawsze maluję tipsy przed nałożeniem, bo dzięki temu nie muszę potem czyścić skórek i w ogóle nie mam żadnych problemów. Jeśli chcecie pomalować tipsy przed nałożeniem, to możecie je nawet nakleić na plastelinę, żeby się czegoś trzymały w powietrzu, żebyście nie musieli ich trzymać w ręce. Ogólnie na pewno jest dużo różnych śmiesznych sposobów, które można wykorzystać, żeby właśnie pomalować tipsy, nie dotykając ich. No i teraz możemy przejść do najważniejszej części, czyli do kleju. Ja używam klej z zestawu z tipsów z Primarka, czyli jak widzicie nie jest to nic specjalnego, po prostu taka mała tubeczka i ten klej, mimo że jest z zestawu do tipsów z Primarka, to sprawdza się u mnie naprawdę bardzo dobrze. Od was jeszcze słyszałam, że super klej, albo przynajmniej dobry klej ma firma Neonail, więc też uważam, że warto go obczaić. Ja na pewno kupię ten klej z Neonail, jak już skończę sobie to. Ten zestaw Skillies też ma dołączoną tutaj tubkę kleju, tak więc równie dobrze możecie go użyć. Zanim jeszcze dokleję tipsy, ogarniam trochę skórki, cofam je, tak żeby odsłonić jak najwięcej płytki, ponieważ będę doklejać tipsy bardzo blisko skórek, żeby przez najbliższe parę dni wyglądały jak absolutnie świeże paznokcie, żeby nie było żadnego odrostu. Postanowiłam, że dzisiaj przetestujemy ten klej z zestawu Skillies. Zobaczymy, czy on ma jakiś sens i czy te paznokcie będą się długo trzymały, no ale to pewnie wam dam znać na Instagramie. No i zaczynam od doklejania paznokcia na kciuku. Na całej płytce równomiernie rozprowadzam klej. Następnie biorę już wcześniej pomalowanego tipsa, wciskam go mocno w stronę skórek. Sprawdzam, czy jest równo, zanim go docisnę. No i teraz go dociskam. I trzymam tego paznokcia przez parę sekund, żeby miał okazję, żeby miał szansę tutaj dobrze przywrzeć do płytki. I znowu robię to samo, czyli na początku mocno wciskam tipsa w kierunku skórek, żeby jak najdłużej nie było odrostu, a potem sprawdzam, czy jest równo i jeśli jest równo, to zaczynam go dociskać do płytki.
doklejenie tipsów na jednej dłoni zajęło mi 4,5 minuty. Niestety pomalowałam paznokcie dosłownie z pół godziny przed nakładaniem tipsów. I tak jak widzicie, porobiły mi się tutaj te proszki w lakierze, w sensie po prostu mi się odciski palców podbijały w lakierze, jak go dociskałam. Zazwyczaj maluję tipsy dzień wcześniej i wtedy nie mam tych proszków, ponieważ lakier zdąży stwardnieć. No ale wczoraj nie miałam czasu, no i tak na szybko staram się to wam po prostu dzisiaj pokazać. Dlatego nie jest idealnie, ale jeśli pomalowały paznokcie dzień wcześniej, to byłoby idealnie. By the way, lakier, który dzisiaj nałożyłam, to jest lakier z Lovely, z serii Classic Nail Polish numer 204. Jego krycie jest bardzo, szczerze powiem, przeciętne. To są 3 warstwy i dlatego też właśnie ten lakier tak wolno schnął, ponieważ dopiero 3 warstwy dały efekt pełnego krycia, no ale ten kolor jest przepiękny, tak więc i tak go użyłam mimo średniej jakości. Tym sposobem mniej więcej w 11 minut mam skończone ręce. Dostaję od was dużo pytań o to, czy żele są bardzo szkodliwe. Ja osobiście noszę żele w taki sposób, że nakładam je na tydzień do filmików, potem robię tydzień przerwy albo z 5 dni przerwy, potem znowu nakładam, znowu przerwa i znowu nakładam i tak w kółko, dzięki czemu ta płytka ma trochę czasu, żeby się regenerować i nie jest tak ciągle obciążona. Oczywiście można by nosić tipsy cały czas, no stop jedne za drugimi pod rząd, ale mi się wydaje, że to już by ostro zniszczyło paznokcie. Ja mam takie podejście, że do filmików albo na wyjścia zawsze staram się mieć ładne paznokcie, a pomiędzy kręceniem zawsze robię im przerwę, żeby po prostu miały, żeby po prostu były w dobrym stanie, no bo też nie chcę mieć zniszczonych paznokci. Jednocześnie moje naturalne paznokcie zawsze są bardzo, bardzo krótkie, tak jak widzieliście, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy one się rozdwajają teraz bardziej niż kiedyś, ponieważ ja mam zawsze bardzo krótkie paznokcie, więc one nigdy nie są na tyle długie, żebym mogła zobaczyć poziom zniszczeń. W sumie na dzisiaj to już wszystko, dzięki wam za oglądanie, no i widzimy się następnym razem, cześć!